Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Jesteśmy dzisiaj u kolegi Damiana Szewca z oddziału 0207. To jest oddział Legnica, ale lata w miejscowości Jawor. Z kolegą Damianem Szewcem zetknęliśmy się już w jednym filmie. Obserwowaliśmy, jak jego gołębie pięknie siadały akurat z takiego dalekiego lotu. To było 2 czy 3 miesiące temu. To były gołębie stare. A dzisiaj chcemy zaprezentować kilka gołębi młodych, które kolega Damian, to są młode wszystkie z tego roku, ma na sprzedaż. Więc o tych gołębiach, po czym one są i jakie ma też sukcesy w tym roku, powiem może nam sam kolega właśnie Damian. Proszę bardzo. Ten model na przykład to jest po moim bardzo dobrym gołębiu. Pokażmy tylko numer jeszcze tego gołębia, mu powiedzmy jaki ma. 3497. Tak, to jest młodek, taki gołębek. Jest po moim samcu bardzo dobrym w rozpłodzie i jego brat zdobył 4 razy pierwszy konkurs, 3 razy drugi, 3 razy trzeci konkurs. Bardzo dobrze siadał do 600 km ciągle pierwszy, wyprzedzał gołębi, nawet to potrafiło 10 minut. To jest gołębi Sione razy Jansen. Także jeszcze, a propos jeszcze, a jakie w tym roku miałeś sukcesy? W tym roku w sekcji Jawor jestem drugi, w oddziale zająłem czwarte miejsce. Czwarte miejsce, a oddział Legnica ile hodowców liczy? Oddział Legnica około 70 hodowców. Hodowców, także widzimy, to są te. W kategorii B mam super wynik o 95. Także jak się nazywa, to warto takie gołębie nabyć, tutaj to można sobie wzmocnić hodowlę, ale tutaj masz chyba też brata jeszcze z gniazda tego gołębia. Tak, tak, mam jeszcze brata, drugiego. Pokażemy. Nie będziemy wszystkich gołębi przedstawiać, ale tak, takich ciekawych powiemy, które tutaj mamy. No zobaczmy, brat też jest różny, gołębi pstrym. Brat też jest. Nakrapiany pstry taki. Nakrapiany pstry. No zobaczmy. Chyba ten na pewno będzie samczyk. Tak, bo to przy młodych niestety to młodych nie wiemy do końca. Ale tak on wygląda. No, zobaczmy go. Rodowody są tam zamieszczone przy gołębiach, także każdy się może szczegółowo zapoznać z nimi. Ale też można więcej o gołębiach. Kolega tam zaraz wyłączy. O gołębiach kolegi Damiana Szewca też możemy na stronie internetowej www.naszegolebie.pl/szewc.